Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś, jak widzicie po tytule, będą znowu inspiracje, czyli Nie Polka lajkuje numer 5, jeżeli się nie mylę. Przechodzę od razu do rzeczy, bo rzeczy jest bardzo, bardzo dużo w tym miesiącu. Zaczynamy od interesujących projektów. Pierwszy projekt to jest Angelo Meredino, który zrobił zdjęcia, jak się żegnał ze swoimi rodzicami, bo on mieszkał w innym mieście po prostu i właśnie robił różne zdjęcia właśnie momentu pożegnania się z rodzicami, ze swoimi rodzicami, i myślę, że to jest bardzo fajne. Bardzo dobrze znam uczucia, jak się z kimś się żegnam i nie wiadomo, kiedy się ich zobaczy jeszcze raz, bo jak jadę do Polski, to po prostu tak mam, że po prostu zdarza się, że przez dłuższy czas nie widuję tych osób, których kocham, więc no chyba też bym bardziej chciała mieć zdjęcie ostatnich ich widok, więc jak się właśnie z nimi żegnałam, i to jest właśnie bardzo interesujący jak dla mnie projekt. A drugi interesujący projekt to I Let Pinterest Decide My Outfits for a Week. To jest taki eksperyment, który taka dziewczyna zrobiła z Mashable, jeżeli się nie mylę. I ona po prostu przez tydzień, codziennie, jak wstawała rano i musiała zdecydować, jak miała się ubrać, żeby iść do pracy, to po prostu szukała jednego z przedmiotów, który miała właśnie w swojej garderobie, tam szukała w Pinterestie inspiracjach za outfitami po prostu. Czyli na przykład napisała denim shirt i tam wyskakiwało jej dużo opcji właśnie używania denim shirt w outfitach. I na końcu ona opowiada o tym, że tak naprawdę wszyscy mówią, że Pinterest jest takim dobrym instrumentem, żeby lepiej kupić i tak naprawdę więcej kupić, że chce nam się shopping zrobić po wizycie na Pinterestie. I ona właśnie opowiada o tym, że tak naprawdę to jej się odwrotnie stało. Jej się nie chciało więcej rzeczy kupić, ale więcej używać rzeczy, które ona już miała, posiadała. Więc to też myślę, że jest bardzo interesujące. Nawet ja to spróbowałam zrobić przez parę dni i muszę Wam się przyznać, że to naprawdę zadziałało. Jak już nie miałam żadnego pomysłu, to po prostu wyszukiwałam na Pinterestie właśnie na przykład denim shirt czy black jeans i takie tam, i po prostu tak wyskakiwały mi różne rzeczy, które mi się podobały w końcu. Druga kategoria tego miesiąca to inspirujące filmiki, które znalazłam na internecie. Wiecie, że ich bardzo, bardzo dużo oglądam. Pierwszy filmik to nazywa się Fall in Love with Poland. Fall in Love with Poland. I jest to po prostu film bardzo dobrze zrobiony, jakieś 6 minut, jeżeli się nie mylę, na Vimeo, i po prostu jest zrobiony przez dwóch osób, przez parę, która bardzo lubi podróżować i pomyślała sobie, żeby nakręcić właśnie różne... Oczywiście teraz tak... żeby nakręcić o swoich podróżach tak bardzo profesjonalnie i to wstawiać właśnie na Vimeo, i chcieli właśnie zacząć od Polski, czyli od swojego kraju, bo ta para jest właśnie z Polski. Na końcu będzie wszystkich nazw tych osób i myślę, że oni pokazają bardzo, bardzo fajne rzeczy, więc jeżeli musicie kogoś dokonać, żeby przyjechać do Polski na wakacje, to po prostu podajcie im tego linka. Ja właśnie tak robiłam. Ja bardzo dużo sponsoruję Polskę jako miejsce na wakacje, bo ja bardzo lubię, ale czasami ludzie nawet nie wiedzą, co jest w Polsce, bo wiadomo, o Włochy wszystko się wie, bo jest
Rzym, bo jest Wenecja, bo jest Firenze, ale na przykład Turyn, miasto, gdzie ja mieszkam, jest bardzo mało znany, więc ja bardzo zachęcam ludzi też do właśnie odkrycia Turynu i bardzo dużo ludzi zachęcam do odkrycia właśnie Polski. I myślę, że ten filmik przyda mi się, jak będę musiała kogoś przekonać. Drugi filmik, o którym Wam chciałam opowieść, to jest po prostu filmik, który dał mi odkryć czegoś innego, czyli film dokumentalny, o którym opowiem później. Bo tak naprawdę wszystko się zaczęło od Harel, od Harel Blog, bo widziałam u niej na Instagramie zdjęcie, jak gdzieś tu Wam go stawię, że ona właśnie pojechała do Krakowa, żeby zobaczyć taką wystawę, która jeszcze jest i będzie do kwietnia, jeżeli się nie mylę. I ta wystawa nazywa się Modna i już. I ona opowiada po prostu, jak się Polki ubierały w czasie PRL-u, kiedy po prostu za dużo nie było, żeby wyboru nie było, po prostu nie było sklepów i one stały się bardzo, bardzo modne, dzięki też pani Hof. I właśnie chciałam się więcej dowiedzieć o tej wystawie, bo chciałam tak naprawdę się dowiedzieć, czy będzie ona do czerwca, kiedy mnie będzie w Polsce, ale oczywiście nie, więc chciałam zobaczyć, co tam w środku jest i szukałam właśnie googlowałam po prostu Modna i już i wyskakiwał właśnie mi taki filmik na Vimeo, znowu dzisiaj będzie dużo Vimeo, i po prostu tam jest, opowie się tam trochę o tej wystawie, jak ona jest zorganizowana, wymyślona i tak dalej, bardzo interesujące. Jeżeli interesujecie się modą albo historią, to myślę, że jest bardzo dobra wystawa, żeby zobaczyć po prostu. I właśnie w tym filmiku, więc oczywiście polecam tego filmika Modna i już, tutaj będziecie wszystkie mieli linki na dole, ale właśnie w tym filmiku są takie kawałki filmu dokumentalnego, który nazywa się Political Dress. I tak spojrzałam, patrzyłam, mówię, o, to musi być fajny ten film dokumentalny. Ciekawe, czy ja gdzieś go znajdę. I po prostu wyszukiwałam znowu, googlowałam Political Dress i znalazłam cały film dokumentalny. Link będziecie mieli na dole. Nie wiem, czy to jest legalne, chyba nie. Ale jeżeli macie po prostu okazję tego zobaczyć, może gdzieś indziej, może w Polsce można go kupić, ja nie wiem. We Włoszech na pewno nie można go kupić, więc ja obejrzałam właśnie przez internet. Właśnie to jest film, bo to jest film dokumentalny, godzinę to trwa i po prostu właśnie opowiada się ta całą historię PRL-u właśnie z punktu widzenia mody i jak sobie Polki radziły z modą, kiedy po prostu mody nie było w Polsce. I dla mnie to było bardzo, bardzo interesujące, bo większość tego filmu dokumentalnego opowiada o czasie, kiedy moja mama jeszcze mieszkała w Polsce. Bo moja mama przyjechała tutaj do Włoch 40 lat temu, czyli mieszkała w Polsce mniej więcej do 75 roku. I właśnie przez ten film dokumentalny opowiada się od lat 50. do lat 80. mniej więcej. I właśnie jest cała historia mody, nie mody w Polsce, jak kobiety po prostu radziły z faktem, że mało jest rzeczy do kupienia po prostu i więc większość z nich po prostu wymyślała, jak stworzyć po prostu coś własnego, coś modnego. I jest cała historia też pani Hof, która, jak wiecie, na pewno więcej niż ja wiedziałam, to po prostu zrobiła wielką rewolucję w mody polskiej. I właśnie dla mnie to było bardzo, bardzo ciekawe, bo ja bardzo dużo tych rzeczy nie wiedziałam po prostu, bo przez to, że Polska nie jest kraj, w którym się urodziłam, w którym studiowałam, w którym się uczyłam, to po prostu większość rzeczy
ja nie znam po prostu. I moja mama coś mi tam opowiadała, ale jedno jest opowieść, a drugie jest to przeżyć albo po prostu tego zobaczyć. Bo jak się też w tym filmie jest dużo właśnie ujęć z tych czasów, których ja naprawdę tak nigdy nie widziałam. Nie oglądałam tego, nie wiedziałam, jak to wszystko wygląda, nie wiedziałam za bardzo, jak Warszawa wyglądała w latach 70. Bo jest bardzo dużo zdjęć Warszawy dzisiejszej i jest też bardzo dużo zdjęć Warszawy przedwojennej albo zaraz po wojnie. I jak się tych zdjęć ogląda, to najwięcej jest zdjęć Pałacu Kultury albo Zamka Królewskiego, tak dla turystów, bo mniej więcej ja jestem turystą, tak? Po prostu dla mnie to było bardzo interesujące, że pokazali prawdziwe ulice, prawdziwe sklepy, po prostu tak jak było właśnie w tych czasach, kiedy mnie nie było i po prostu kiedy moja mama tam była w Polsce, więc to było bardzo, bardzo interesujące i właśnie opowiadałam jej to wszystko i ona też w końcu chciała tego obejrzeć, więc podałam jej linka i ona też na pewno tego obejrze. Więc fajnie. A jeżeli już jesteśmy przy filmach dokumentalnych, to opowiem Wam o innym filmie, który bardzo mnie zainspirował. Jak wiecie, już Wam o tym powiedziałam i będziecie mieli link tutaj na dole, ja w pracy bardzo dużo się zajmuję marketingiem jedzenia. I to w ogóle mnie bardzo interesuje, bardzo lubię jedzenia, bardzo lubię gotowanie, po prostu bardzo lubię ten cały świat. Myślę, że to jest bardzo interesujące i wydaje mi się, że za mało wiemy o żywność po prostu i jak to wszystko ma wpływ właśnie na naszą kulturę, na naszą codzienność po prostu. I właśnie odkryłam taki super film dokumentalny, który ma 4 odcinki i on nazywa się Cooked. Cooked jest film dokumentalny produkowany przez Netflixa i wiem, że Netflix niedługo będzie w Polsce, albo już jest, nie wiem. I właśnie przez to, że on jest produkowany przez Netflixa, to będziecie mogli go oglądać właśnie na Netflixie. Jest to film dokumentalny właśnie w 4 odcinkach. Każdy odcinek jest dedykowany do jednego elementu, czyli ziemia, woda, powietrze i ogień. I każdy z tych elementów jest używany jako metafora. Metafora do właśnie naszego gotowania. I jest to naprawdę bardzo, bardzo interesujące. Ujęcia są przepiękne i ten cały film dokumentalny powstał właśnie dzięki Michael Pollan, który jest autorem tak naprawdę książki, która się tak samo nazywa Cooked. Będziecie mieli link tutaj na dole też właśnie do tej książki. I on właśnie przez wiele lat podróżował dużo i właśnie studiował jak inne kultury, różne kultury, jak jest historia po prostu stworzenia na przykład, nie wiem, chleba, czy gotowania mięsa, czy, nie wiem, gotowania wodą. I właśnie przez te wszystkie kultury, przez te wszystkie tradycje gotowania, to on właśnie opowiada, jak się bardzo zmienił jego relacja właśnie z jedzeniem i jak on bardzo zmienił właśnie, jak on gotuje jedzenie. I w ogóle jest to bardzo, bardzo interesujące. Jak dla mnie najlepszy odcinek to jest numer 3, który jest dedykowany do powietrza i tak naprawdę jest dedykowany do chleba. I dla mnie to było bardzo, bardzo interesujące, bo właśnie było opowiadano, jak chleb powstał i jak przez wiele, bardzo wiele lat, żeśmy robili chleb tak samo i w pewnym momencie żeśmy to zmienili. I jak to... I bardzo interesujące było, jak ta zmiana właśnie zmieniła też nas i że tak naprawdę ta walka z glutenem, to może to nie cała wina natury, tylko po prostu nasza. Więc to jest naprawdę, to było naprawdę bardzo, bardzo interesujące. Dla mnie pierwszy raz mi się zdarza w życiu, że
skończę jakiś film dokumentalny oglądać i chcę go oglądać od początku. Po prostu to jest jak film, bardzo, bardzo dobrze nakręcony, ujęcia piękne, historie piękne i po prostu myślę, że to jest jeden z najlepszych filmów dokumentalnych, który kiedykolwiek oglądałam. Więc bardzo, bardzo polecam. I ten film to polecam najbardziej z tych wszystkich po prostu poleceniach, które będzie na tym filmiku. Ostatnie dwa rzeczy, o których chcę Wam opowieść, to są dwa rzeczy, które są bardziej do śmiechu. Pierwszy to jest profil na Instagramie, który jest też blogiem na Tumblerze i strona na Facebooku, więc będziecie mieli wszystkie linki tutaj na dole. Będziecie mieli też linka do artykułu, gdzie właśnie znalazłam tego projektu, który jest bardzo fajny. Profil nazywa się Don't Call Me Oscar i to jest po prostu, są zdjęcia robione przez rodziców swoim dzieciom i nie tylko tak naprawdę, po prostu dzieciom ze swojej rodziny i ze swoich znajomych, o, można tak powiedzieć. I oni po prostu przebierają ich jako gwiazdy hollywoodzkie właśnie w roli głównej z ich filmów, które właśnie wzięły udział w Oscarach po prostu. Nie musiały one coś wygrać, one po prostu tam były, mieli nominacje po prostu. Te filmy miały nominacje właśnie na Oscara. I są naprawdę takie zdjęcia, które po prostu, no, dużo można się pośmiać, naprawdę dużo można się pośmiać. I oczywiście też jest zdjęcie dedykowane do Leo, którego bardzo gratuluję, że wygrał Oscara w końcu. Jest dużo naprawdę zdjęć o różnych filmach, których oglądałam, więc też fajnie zobaczyć, jak inni ludzie do nich przychodzą. Ale najlepsze zdjęcie, które Wam tutaj stawię, jest zdjęcie o Fury Road, Mad Max Fury Road, którego ja oglądałam i w ogóle mi się nie spodobał, ale wygrał strasznie dużo Oscarów, bo muszę się przyznać, że jest bardzo dobrze zrobiony, bardzo fajne efekty, bardzo super kostiumy naprawdę, ale jak dla mnie to film mogłam nie oglądać. Ale właśnie zdjęcie, które wstawili właśnie na ten profil Don't Call Me Oscar, po prostu, no, się pośmiałam. Pośmiałam się do łez po prostu i w ogóle fajnie. Po prostu. I ostatnie polecenie to jest znowu filmik i znowu do śmiechu, bo nazywa się on The Expert. On jest tak naprawdę starszy filmik. On ma jakieś 4-5 lat, coś takiego. I po prostu to ten filmik jest tak stworzony, żeby się śmiać, jak wygląda relacja między ekspertem najwięcej w komunikacji współczesnej, albo po prostu w marketingu czy w reklamie, jaka jest relacja między właśnie klientem a ekspertem, i po prostu czasami nie wiadomo, dlaczego tego eksperta się zawołało, jeżeli klient już wie bardzo dobrze, co chce, nawet jeżeli to jest niemożliwe, więc to jest naprawdę śmieszne. To jest wszystko po angielsku, nie ma napisów, więc jeżeli Wasz angielski nie jest najlepszy, to przepraszam, ale po prostu ja się bardzo dużo śmiałam. Tak naprawdę w pewnym momencie to musiałam tego zastopować, tak małą pauzę zrobić, bo po prostu czułam się, że jest mi go tak szkoda, że, bo ja bardzo dobrze znam tych uczuć, że po prostu musiałam się na chwilę oderwać od tego, ale w końcu jest bardzo, bardzo fajny filmik, bardzo fajny pomysł. Okej, kochani, to by było na tyle na dzisiejszy film. Mam nadzieję, że filmik się spodobał i że moje inspiracje Was też trochę zainspirują. Oczywiście, jeżeli macie coś do poradzenia, to napiszcie tutaj na dole w komentarzach, albo możecie do mnie napisać na Instagramie, na Facebooku i też na Snapchacie. Ja już się z Wami żegnam, ściskam, całuję i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!